że polega po prostu na warunkach trochę i może lepszej po prostu dyspozycji dnia. Wczoraj fakt, że w pierwszej serii miałem trochę gorsze warunki i już w drugiej serii miałem ciężko atakować. A dzisiaj myślę, że warunki były równe i przynajmniej dla mnie i dla Łukasza, bo jechaliśmy koło siebie. I skoki też były bomba, więc jestem zadowolony. Nie było jeszcze nie było może jeszcze taka petarda, ale to dopiero będzie. Zostałeś też liderem Pucharu Kontynentalnego i jednocześnie walczyłeś dla drużyny dodatkowe miejsce na drugi period letniej wiatki. To bardzo dobrze. Nawet nie wiedziałem, że tak jest, ale fajnie, bo jak się kończył period, Jasiek wywalczył, jak się zaczął period, ja wywalczyłem. Więc super. Kiedy ostatni raz prowadziłem grę w Pucharze Kontynentalnym? Bo w 2011 roku, więc jestem bardzo zadowolony z tego. Widać, że praca się opłaca i trzeba iść za ciosem. Jesteś liderem, ale może jednak liczysz na powołanie na Grand Prix? No to na pewno chciałbym pojechać na letni Grand Prix, bo taki jest cel, skakać w Pucharze Świata, letni Grand Prix. Ale spokojnie, na to jeszcze jest pora. Trzeba właśnie ustabilizować to, wzmocnić się troszeczkę psychicznie, żeby nie chcieć od razu tam też wygrać. Żeby wejść i z takim spokojem, ale z wewnętrzną walką, żeby tam też wyskakać.